Witamy w kolejnym kwadrancie akademickim. Sześciu wykonawców wziął udział w trzecim przeglądzie muzycznym, który odbył się w Akademiku Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej imienia Witelona. Trzech najlepszych muzyków wystąpi na majowych juwenaliach. Kwietnia w Akademiku przy ulicy Mickiewicza odbyła się muzyczna bitwa. Jako samorząd studencki Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej organizujemy przegląd muzyczny po raz trzeci. Jest to otwarty przegląd muzyczny, na który zgłosiły się różne zespoły muzyczne oraz wykonawcy. Nagrodą główną jest pierwsze miejsce, jest to nagroda pieniężna 1000 zł, drugie miejsce 500 i trzecie miejsce 200. Również pierwsze trzy miejsca, pierwsze trzy zespoły, które wygrają bądź wykonawcy, zagrają na legnickich juwenaliach. Przegląd odbył się w takiej formie po raz trzeci, lecz ma bardzo bogatą historię. Bardzo się cieszymy, że ta impreza znalazła kontynuację w przyszłości. 4 lata temu reaktywowaliśmy tradycję przeglądów muzycznych, która jest bardzo długa. Przypomnę, że przez wiele lat w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej odbywał się festiwal Pryzmat, później studencki przegląd muzyczny, którego kolejną edycję mamy tutaj dzisiaj okazję słuchać i oglądać. Bardzo się cieszymy, że takie imprezy, w których również ta artystyczna strona działalności studenckiej jest pokazywana. W finałowym etapie wystąpiło 6 wykonawców, 5 zespołów oraz solista. Członkowie zespołu FMXT uważają, że to dobre miejsce na rozwój muzycznej kariery. Jako że rozpoczęliśmy naszą działalność jakieś 4 miesiące temu, to zależy nam po prostu na szybkim rozwoju sytuacji. Więc staramy się zwyczajnie jeździć na większość przeglądów, jeżeli pozwala nam na to czas i akurat nie mamy jakiegoś koncertu. Jako że każde miejsce jest dobrym miejscem do nauki, poznania ciekawych ludzi, sprawdzenia tego typu miejsca, jest zawsze zabawnie. Filip na tę okoliczność przygotował specjalne przebranie. Drugim moim największym hobby po muzyce jest szycie, więc zwyczajnie zajmuję się, wiesz, dziarganiem tego typu strojów. Bardzo to lubię. W wolnych chwilach przesiaduję tak od godziny 1 w nocy do godziny 7 nad ranem, jako że nie mam zapotrzebowania na sen i wtedy po prostu projektuję nasze przybrania. W konkursie wystartowali również muzycy z Legnicy. Zespół Lift Off z radością zagrał przed rodzimą publicznością. Legnica jest to nasze rodzime miasto, praktycznie dla wszystkich, także wystąpić przed taką zajebistą bracią studencką w takim gronie, przy takiej publiczności, no to jest to. A tego typu konkursy są właśnie dobre dla młodych kadr, żeby się wypromować, żeby właśnie głównie jeździć dalej. Jeżeli miałbym coś powiedzieć do młodych kapel, róbcie to, zgłaszajcie się, nieważne, które miejsce zajmiecie, to jest kwestia promowania się, a poza tym to też daje wiatr w skrzydła. Także tak, moim zdaniem najbardziej. Wszystko, co pozwala każdemu grać, jest dobre. Przegląd to przede wszystkim młodzi artyści, lecz wielu z nich może już się pochwalić kilkoma sukcesami. Należą do nich m.in. panowie z zespołu Rail. W
gramy w tym składzie 4,5 roku i nazbierało się tego wszystkiego. W każdym razie na początku zaczynaliśmy w garażu od komponowania piosenek. Później klasycznie to się przerodziło w jakieś koncerty pojedyncze i dopiero teraz w grudniu zebraliśmy się dopiero, żeby nagrać pierwsze demo, które ukaże się niebawem, dopiero pojawił się na YouTubie singiel pod tytułem Mała, także zapraszamy do odsłuchu. Długo sobie posiedzieliśmy w tym garażu, a jeśli chodzi o konkursy, to trochę się najeździliśmy i nakonkursowaliśmy. Pochodzą z Piotrkowa Trybunalskiego, lecz do Legnicy przybyli z jasnym celem. Imprezy juwenaliowe są bardzo fajne. Graliśmy w Łodzi, naszym mieście rodzinnym Piotrkowie. I za każdym razem publiczność była wspaniała, także generalnie stwierdziliśmy, że skoro w Legnicy jest taka atmosfera, to czemu tu nie przyjechać? Nie spróbować powalczyć o występ na tych juwenaliach. Podobną ideą wystąpili członkowie zespołu Bonhart. Ich zdaniem tego typu wydarzenia to doskonałe miejsce na promocję swojej twórczości. Wydaje mi się, że tak, bo są tworzone dla młodych ludzi. No i wynale są przecież studenci, a raczej gramy muzykę dla ludzi w naszym wieku. Dla ludzi w naszym wieku, tak. Oni ją najlepiej rozumieją, nie? I się chyba najlepiej bawią wtedy na koncertach. Jurorzy w konkursie mieli nie lada orzech do zgryzienia. Artyści prezentowali różne style, a w dodatku byli i soliści, i pełne zespoły. Nie było zespołu, który by odstawał. Widać, że są to zespoły, które grają ze sobą, są zgrane. No i prezentują bardzo różne style. Może brzmieniowo niektóre jeszcze muszą troszeczkę popracować. No i tutaj rolą naszą było ocenić, które to są zespoły. Widać było jeszcze może troszeczkę mniejsze zgranie tych zespołów, ale niektóre zespoły prezentowały bardzo profesjonalny dźwięk, bardzo profesjonalne brzmienie. Także naprawdę jesteśmy zadowoleni i trudno nam było ocenić, bo wiele zespołów było równorzędnych. Głosami jury trzecie miejsce zdobył zespół Rail. Na drugiej pozycji uplasował się Łukasz Kindel, solista dodam tutaj, a pierwszą pozycję zdobył zespół Metalion. Prowadziliśmy dość burzliwą dyskusję, kiedy naradzaliśmy się, jak ich tutaj, jak zespoły ocenić. No jednak uważamy, że najbardziej profesjonalnym zespołem, najładniejsze brzmienie, najbardziej takie harmoniczne, które pomimo głośnej muzyki, wiadomo, że tutaj rok był taki dość w większości ciężki, no to Metalion. To jest jednak, to brzmienie było najbardziej dopracowane. W
Pierwsze miejsce w konkursie zajął zespół Metalion. Przed ogłoszeniem wyników jego członkowie byli raczej sceptycznie nastawieni na końcowy sukces. Tam wielkie sukcesy to nigdy nie można liczyć, bo się można rozczarować, ale o co chodzi? Juvenalia są praktycznie drugą największą imprezą w Legnicy, jaka jest organizowana zaraz po dniach Legnicy. I to jest taki chochlik w tym, żeby przed taką dużą publicznością wystąpić. Kilku z nich to legniczanie, więc z radością chcą się pokazać na jednej z najważniejszych miejskich imprez, czyli Juvenaliach. Coverów nie gramy już, nie chcemy, a może nie umiemy, nie wiem, ale jak wygląda nagrywanie? Spotykamy się dwa razy w tygodniu, czasem jeżeli się uda to trzy, ale to jest bardzo rzadko, wszyscy pracujemy, wszyscy mamy dzieci, jest ciężko po prostu z czasem, ale jakoś staramy się pogodzić pracę, pasję plus jeszcze jakieś inne dodatkowe zajęcia. Na drugie miejsce zasłużył solista, a równocześnie twórca jednoosobowej orkiestry Łukasz Kindel. To działa na zasadzie loop station, czyli jak gdyby buduje beat od zera, nie ma tam żadnych z tyłu jakichś playbacków czy czegokolwiek, tak? Na gitarze robię i partie gitarowe, i perkusyjne, i prowadzę wokal główny, i robię chórki, robię beatbox. Tam jest z tego masa różnych rzeczy, do tego dochodzą efekty gitarowe i różne pogłosy. Jest dużo rzeczy do ogarnięcia na scenie, ale sprawia mi to wielką satysfakcję i generalnie nie męczę się tym. Zaraz po występie mówił nam o tym, że interesuje go tylko jedna nagroda. Szczerze mówiąc, Juvenalia, to mnie strasznie zachęciło, bo chcę po prostu grać dla ludzi, szukam dobrej publiczności. Jestem dla ludzi, żeby się dobrze bawili. Ja wiem, że na tych typu imprezach mogą się dobrze bawić, a moja zapłata to po prostu satysfakcja i radość z tego, co robię. To właśnie zespół Metalion, Łukasz oraz zespół Rail, który zajął trzecie miejsce, zagrają na tegorocznych Juvenaliach. To już wszystko w tym programie. Dziękujemy za uwagę. Do widzenia. Jak kamień mam już, tego dosyć, bo nie łatwo się dostać, lecz tak stać, kiedy dnia, to jest aż nie...